Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś wam powiem wielkopostnie. O najcenniejszy darze krzyża, jak wspaniale wygląda. Nie zawiera, jak drzewo w raju, zmieszanego dobra i zła. Jest drzewem, które rodzi życie, nie powodując śmierci. Które oświetla bez rzucania cieni. Które wprowadza do raju, nikogo nie wypędzając. Słowa świętego Teodora Studyty. Jezus jest samym dobrem. Jeszcze brzmi nam radosne hosanna synowi Dawidowemu. Jeszcze nie ucichł gwar tłumów, nie opadła radość. I docieramy w tym klimacie do Betanii, do domu przyjaciół Jezusa. Dom Marii, Marty i Łazarza był zawsze domem otwartym, gościnnym i przyjaznym. Ale i był domem, gdzie pokazano, jaka przyjaźń z Bogiem powinna cechować nasze domy, nasze rodziny. Betania była miejscem celebracji, świątynią, bo każdy z jej mieszkańców wnosił coś innego w spotkaniu z Jezusem. Oni celebrowali Boże zbawienie w swojej codzienności, zwyczajności. Łazarz pogrążony w rozmowie przy stole z Jezusem, Marta zatroskana o jedzenie i porządek i Maria namaszczająca stopy Jezusa pięknym, drogim olejkiem, którego woń rozniosła się po całym domu. Był to zapach miłości człowieka do Boga. I tenże aromat, ten olejek jest symbolem tego, co mamy dać Bogu. A mamy dawać z siebie to, co mamy najlepszego. Nie możemy żałować siebie Bogu. Nie żałować siebie ludziom. Nie dawać ochłapów tego, co nam zbywa, tego, co nic nas nie kosztuje. Bóg dał nam pierwszy to, co najlepsze. Dał nam siebie w Synu. I tego oczekuje od nas. Miłość domaga się gestów. Papież Benedykt XVI powiedział, miłość nie oblicza, nie mierzy, nie skąpi, nie stawia barier, lecz umie dawać z radością, szuka tylko dobra drugiego, pokonuje małostkowość, skąpstwo, urazy, zamknięcie, które człowiek czasami nosi w swoim sercu. Taką małostkowością wykazał się Judasz, który skrytykował marnotrawstwo Marii. Zrobił to zgodnie z nauczaniem Jezusa, by nie marnować darów, ale nie zrozumiał przesłania tego czynu. Jego protest był bezużyteczny i prowadził do zdrady. Każdy akt miłości jest trudny do zrozumienia przez tych, którzy miłości nie akceptują. Jezus uczy nas, że każdy człowiek jest indywidualny, wolny i stworzony z miłości i dla miłości. Kiedy odkrywamy tę prawdę i nią żyjemy, to dajemy szacunek drugiej osobie, a zarazem odkrywamy prawdę o sobie. Przed Bogiem jesteśmy równi. I każdy w równym stopniu zda sprawę Bogu z miłości, którą dał innym. Dlatego dom jest pierwszą szkołą miłości. Choć w każdym domu może zdarzyć się sytuacja, że ta atmosfera przyjaźni i miłości zostanie naruszona. Może się zdarzyć, że ktoś z członków rodziny, z gości źle odbierze nasz dar i go skrytykuje. Nawet sam gest Marii może wydawać się niezrozumiały. Dlaczego ten olejek wylała na stopy, które przecież stykają się z ziemią? Wiele wieków temu święty Augustyn napisał, że być może stopy Pana nadal są potrzebne tej ziemi, naszej ziemi. Potrzebujemy Jego śladów, by nimi podążać, by nie zbłądzić, by iść właściwą drogą. Jezus mówi, ubogich zawsze macie u siebie. Tak, mamy, nie materialnie, ale duchowo. Na 6 dni przed Paschą wesprzyjmy tych, którzy są ubodzy w miłość, w wiarę, w nadzieję. Słowa nic nie kosztują, czyny czasem bardzo dużo. Ale właśnie to one budują zażyłość i wzajemną ufność. Z Panem Bogiem.